Mówią na siebie Zjednoczona Prawica, ale chyba sami dobrze wiecie, jak jest naprawdę. A co myśli o tym pan premier? Posłuchajcie sami. Zjednoczona Prawica jest twarda jak stal. Dalsze rządzenie w warunkach mniejszościowych jest trudne, ale nie niemożliwe. W warunkach kryzysu to dodatkowy argument, że pewne sprawy nie idą, bo przeszkadza nam opozycja i nielojalny Ziobro. Ale jednak potrafimy się dogadać. Wiecie dlaczego? Bo was łączy jedna rzecz. Was łączy nienawiść do Prawa i Sprawiedliwości, a nas łączy Polska. Ziobro jest cyniczny i gotów działać przeciwko nam, ale w obecnym Sejmie nie przyłączy się do takiej koalicji, bo to przekreśliłoby go na zawsze w prawicowym elektoracie. Za nim stoi i Prawo, i Sprawiedliwość, i także wola Polaków, aby z niesprawiedliwością walczyć. Ziobro wbrew wizerunkowi, który kreował, nie zrobił przez 5 lat w zasadzie nic konkretnego poza wzniecaniem konfliktu. Szanowni Państwo, my jesteśmy naprawdę Zjednoczoną Prawicą. Po odebraniu Ziobro kontroli nad prokuraturą trzeba też ostro wziąć się za finanse Solidarnej Polski. Choćby po to, by część jego posłów była gotowa popierać nas w głosowaniach albo przystąpić do PiS, nawet jeśli ze strachu. Drodzy rodacy, to jest właśnie pewnego rodzaju sprzeczność, z którą mamy do czynienia.